Dzień dobry. Jeśli jesteś w roli HR i zajmujesz się zarządzaniem talentami, albo przewrotnie, nie zajmujesz się jeszcze tą tematyką, natomiast widzisz wyraźnie, że czy biznes, czy menedżerowie, czy pracownicy oczekują od HR bycia takim partnerem i ekspertem w tej tematyce, to mam dla Ciebie bardzo ciekawą propozycję rozwojową. Ja zajmuję się zarządzaniem talentami już od kilku lat. Prowadzę też zajęcia na studiach Executive MBA, gdzie uczę zarządzania talentami. I widzę, że w kontekście zarządzania talentami robimy jeden błąd. A mianowicie edukujemy się tylko i wyłącznie w tematyce zarządzania talentami dla HR. Natomiast ja, pracując z wieloma organizacjami, pracując bardzo mocno z biznesem, chciałabym Ci zaproponować propozycję zwiększenia Twoich kompetencji właśnie w obszarze zarządzania talentami, ale składająca się z czterech elementów. Po pierwsze, jest to 6-miesięczny program Akademia Zarządzania Talentami, przeplatana kilkoma innymi dodatkowymi rzeczami. Pierwszą rzecz, którą będziemy robić przez te 6 miesięcy, to będziemy mieli faktycznie dedykowaną Akademię Zarządzania Talentami dla osób w rolach HR, gdzie co miesiąc będziemy mieli warsztaty w temacie strategii zarządzania talentami, definiowania, kim jest talent, angażowania biznesu do tego, żeby właśnie identyfikować dobrze talenty. Będziemy budować programy rozwojowe dla talentów, czyli przez 6 miesięcy każdego miesiąca będziemy mieli warsztaty typowo dedykowane tej tematyce, warsztaty prowadzone przeze mnie, ale też przez praktyków, których będę zapraszać, którzy będą opowiadać o ich programach, które wdrażali w kontekście właśnie zarządzania talentami. Ale wiedza merytoryczna na temat zarządzania talentami to nie wystarczy. Dlatego drugi element, który chciałabym Ci zaproponować w ciągu tych 6 miesięcy Twojego rozwoju, to jest program przywódczy, który się nazywa Leadership for Engagement and Development. I to jest program, co ciekawe, który realizujesz nie tylko w gronie HR, ale realizujesz go w gronie innych menedżerów. Czego się uczymy? A mianowicie przede wszystkim uczymy się, jak, kiedy już masz te talenty, w jaki sposób rozwijać potencjał tych ludzi, w jaki sposób rozmawiać o ich talentach. I metodologia, którą będziemy głównie stosować, to jest metodologia talentów Gallupa, czyli będziemy się uczyć, w jaki sposób swoje talenty rozumieć, będziemy analizować swój raport, jak to wpływa na to, kim jesteś w środowisku biznesowym, ale będziemy też uczyć się identyfikacji talentów u innych. Będziesz prowadzić projekt rozwojowy, w ramach którego właśnie będziesz analizować te talenty i budować takie prawdziwe plany rozwojowe dotyczące rozwoju tych talentów. I to jest 6-miesięczny program Leadership for Engagement and Development. I tak jak powiedziałam, to co jest niesamowite, że w ramach tego programu, oprócz tego, że mamy warsztaty, action learningi, sesje mentoringowe, projekt rozwojowy, pracujesz z innymi menedżerami, co zdecydowanie pomoże Ci też lepiej rozumieć, jak o talentach rozmawiać ze swoimi menedżerami, jak wdrażać tę koncepcję takiego też podejścia do rozwoju w swojej organizacji. I to są dwa obowiązkowe programy, które musisz zrealizować, żeby też dostać certyfikat związany właśnie z zarządzaniem talentami. Ale z mojego doświadczenia bardzo często się okazuje, że my potrzebujemy jeszcze dodatkowych rzeczy jako HR-ze w naszej roli. Ale dwie dodatkowe rzeczy, które też są wliczone w ten pakiet, są już dobrowolne. Czyli nie musisz w nich brać udziału, jeżeli nie czujesz, że to jest coś, nad czym musisz popracować. Pierwsze to będziesz też mieć okazję realizować 3-miesięczny kurs Silny i Inspirujący HR. To jest kurs, który jest typowo dedykowany temu, żeby zrozumieć, na czym polegają nasze wartości, na czym polega nasza siła wewnętrzna, jak możemy inspirować samym sobą. I znowu program składający się z warsztatów, sesji coachingowych, z action learningów. Dodatkowo czwarta rzecz, z której możesz skorzystać, która też już jest teraz dobrowolna, to jest, jeśli czujesz, że musisz też rozwijać albo chcesz rozwijać swoje umiejętności coachingowe, bo bardzo często będziesz występować w roli coacha, będąc HR-em, właśnie w kontekście rozwijania potencjału ludzi, to otrzymasz też na 6 miesięcy dostęp do self-coaching program w wersji profesjonalnej. Na czym możesz skorzystać w ramach tego programu? A więc tak, po pierwsze masz co miesiąc godzinne szkolenia w ramach Akademii Coacha, czyli możesz doskonalić umiejętności coachingowe. Po drugie masz godzinne superwizje praktyki coachingowej, czyli będziesz coachować innych, będziesz od razu dostawać feedback. Po trzecie możesz obserwować, jak prawdziwe sesje coachingowe prowadzi też master coach. I każdego miesiąca mamy takich sesji przynajmniej 20. I to wszystko w ramach self-coaching program możesz brać udział na żywo albo oglądać potem w formie nagrań. Czyli
to, co chciałabym Ci zaproponować, jeśli chodzi o rozwój Twoich umiejętności w kontekście zarządzania talentami, to jest bardzo kompleksowe podejście. Z jednej strony całkowity rozwój merytoryczny, HR-owy w ramach Akademii Zarządzania Talentami. Z drugiej strony umiejętność rozwijania potencjału ludzi z wykorzystaniem metodologii talentów Gallupa. To robisz wspólnie z innymi menedżerami tak naprawdę w ramach programu Leadership for Engagement and Development. I to są dwa obowiązkowe programy, do których mamy harmonogram, wszystkie rzeczy są zaplanowane, startujemy w październiku. Jeśli natomiast czujesz, że chcesz jeszcze mocniej nad sobą popracować, to dodatkowo dostajesz te dwie rzeczy. Self-coaching program wersja profesjonalna i tam doskonalisz umiejętności coachingowe i kurs Silny i Inspirujący HR, który startuje w listopadzie. Jeśli Cię ta propozycja zainteresowała, a ja z mojego doświadczenia uważam, że jest ona tak kompleksowa, że gdybym była w Twojej roli, to zdecydowanie bym wzięła w tym udział, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do kontaktu z nami. Możesz też przeczytać pełną broszurę, gdzie bliżej opisuję to wszystko, o czym opowiadam. Co jest istotne, ponieważ to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, my musimy ograniczyć ilość miejsc, tak żeby też jakby zapewnić odpowiednią jakość tego programu. I na zgłoszenia czekamy do 20 września, dlatego żebyśmy mogli wystartować 1 października. Także jest to bardzo ciekawa propozycja z terminem do 20 września. W tym roku już nie będziemy czegoś takiego organizować. Także jeśli czujesz, że to jest to, to przeczytaj broszurę, skontaktuj się ze mną czy z naszym zespołem, żeby poznać, czy są jeszcze miejsca i w jaki sposób możesz się zapisać. I mam nadzieję, że znajdziesz się w gronie tych osób, które właśnie będą pracować na tym bardzo ważnym trendzie, jakim jest umiejętność zarządzania talentami, a mówiąc szczerze, bycie jako HR takim partnerem dla biznesu, dla menedżerów i dla pracowników w aspekcie związanym właśnie z zarządzaniem talentami. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia na programie.